o Wandzie Chotomskiej, która również jest no, niekwestionowaną królową polskiej literatury dla dzieci i młodzieży, napisała również pisarka, która pisze książki dla dzieci. Ja jestem tą książką, powiem Państwu szczerze, zafascynowana. Bardzo Pani dziękuję, że mogła ona powstać. Wanda trochę poopowiadała o sobie. Tyle ma różnych ciekawych rzeczy do opowiedzenia. A Gabrysia tak na mnie popatrzyła. Mówi, no to pisz. To kto inny napisze, jak nie ty? Czyli w momencie, kiedy usłyszała hasło piszemy książkę, natychmiast zupełnie inaczej zaczęła mnie też traktować. A ja wtedy dopiero wpadłam w panikę. No bo co, piszemy książkę, ale ja przecież nie mam wydawcy, tak? To ciągle była taka moja prywatna inicjatywa. Wsiadałam w ten pociąg, starałam się wyszukiwać najtańsze bilety TLK. Wsiadałam, jechałam do Warszawy za 45 zł. Spędzałam w Warszawie te 2-3 godziny, znowu starałam się wrócić jak najtańszym pociągiem do Krakowa. No i tak to, brałam dzień urlopu, bo przecież ja pracuję etatowo, więc brałam dzień urlopu w radiu. No i tak jeździłam tam z powrotem. I w którymś momencie pomyślałam sobie, no ale to tak nie może być, bo trzeba coś teraz już zacząć myśleć, jak to wydać i gdzie to wydać. I na przykład przyjeżdżam, okazuje się, że czekają na mnie jej wypracowania pisane w 45 i 46 roku po wojnie. Znalazła. Jakie pismo, jakie piękne wypracowania, na przykład właśnie opowiadające o Warszawie. Albo na przykład przyjeżdżam następnego razu, a są tak poukładane takie teczki. 6 takich teczek. Wchodzę, ona mówi, na każdego mam teczkę. Okazało się, że w tych teczkach są posegregowane jej piosenki. A posegregowane są nazwiskami kompozytorów. Czyli w każdej teczce jest inny kompozytor. No i tak otwieramy i nagle z jednej z tych takich papierów właściwie, bo nawet nie była teczka, wysuwa się taka kartka. Kartka wielkości kartki z zeszytu, pożółkła, zapisana różowym atramentem. No i ja tak tę kartkę biorę do ręki, patrzę się, podpisane Jan Brzechwa. Pytam się, pani Wanda, ale co to jest? No to taki wiersz to Brzechwa napisał. Ja mówię, no dobra, ale to jest przecież wiersz o pani. No tak, to było tam, mówię, było w telewizji, był taki program, on tam wtedy dostawał nagrodę, ja mu tę nagrodę wręczałam i on mi potem napisał ten wiersz. Ale jak to znaczy, i widzę, że ten rękopis ma przekreślenia, że to jest oryginał, tak, że niektóre słowa są poprawione, ja mówię, no, ale to znaczy, co, napisał wiersz o Jacku Jagatce? No, wiesz o Jacku Jagatce, o mnie, na ten wiersz w ogóle gdzieś był publikowany? No nie. A widział go w ogóle ktoś? No nie. Ona go po prostu wtedy tam wsadziła i w ogóle o nim zapomniała, że taki wiersz był. I ja ten wiersz wyjęłam. Wiersz można odczytać od pierwszej do ostatniej linijki. Nadzwyczajnie sobie cenię to zaszczytne wyróżnienie, bo pod wpływem tej nagrody znów się dziś poczułem młody. Nawet chciałbym tak znienacka przenieść dzisiaj się do Jacka, aby wraz z nim przeżyć troski, jakie mnoży wciąż Piotrowski. Piotrowski to sąsiad Jacka i Agatki, który właśnie mnożył troski. Mógłbym też, jak on nierzadko, porozmawiać, nie, przekomarzać się z Agatką i zwyczajem ich sztubackim jejku mówić razem z Jackiem. No i tak dalej, i tak dalej. Kończy się to, a do tego wierszyk kusy i najczulsze dwa całusy. Jan Brzechwa, Wandzie Chotomskiej i Zofii Raciborskiej, czyli aktorce, która animowała Jacka i Agatkę. 1 czerwca 1965. I to jest moje największe odkrycie, jeśli chodzi o tę książkę. Choć były jeszcze też inne odkrycia i to chyba było najfajniejsze przy pisaniu, że nie tylko odkrywałyśmy pamięć, tak, odblokowywałyśmy różne takie szufladki, które czasem były w ogóle nieotwierane przez wiele, wiele lat i to następowało w bardzo śmiesznych okolicznościach.
bardzo dziękuję, że Państwo tak słuchali z uśmiechami i życzę wszystkim Państwu takiej energii, jaką ma Wanda Chodowska, bo to nam jest bardzo potrzebne. Siły, wiele.